Gdy byłem dzieckiem, moje życie nie było łatwe. Matka opuściła mnie, gdy miałem zaledwie 3 lata. Wspomnienia z tamtych dni były dla mnie mgliste, ale zawsze pamiętałem poczucie opuszczenia, które towarzyszyło mi przez całe dzieciństwo. Wielu moich rówieśników miało rodziny, które przychodziły na zebrania w szkole, które wspierały ich w czasie trudnych chwil, a ja pozostawałem sam. Matka zniknęła z mojego życia nagle i bez słowa wyjaśnienia. Wspominałem jedynie jej uśmiech i ciepło, które czułem, kiedy mnie kołysała, ale te chwile były jakby z dawnej bajki. Zostałem oddany do domu dziecka, gdzie zacząłem nowy rozdział mojego życia. Tam wychowawcy próbowali zastąpić mi rodziców, ale nawet jako małe dziecko rozumiałem, że nic nie zastąpi miłości i troski matki. Przez lata, które spędziłem w domu dziecka, uczestnicząc w lekcjach, zabawach i próbach znalezienia swojego miejsca w tym miejscu, zawsze w moim sercu tkwiła nadzieja na powrót matki. Wielokrotnie pytałem wychowawców o nią, ale odpowiedzi były zawsze niejednoznaczne i z daleka unikały prawdy. Wiedziałem, że coś jest nie w porządku, ale nie wiedziałem, jak poznać prawdę. Byłem za młody, by zrozumieć, dlaczego matka opuściła mnie i dlaczego nie mogę jej odnaleźć. Lata w domu dziecka przeminęły, a ja dorastałem. Mimo że zdobywałem nowe umiejętności i przyjaźnie, pozostawałem wewnętrznie zagubiony i spragniony odpowiedzi na pytania, które nieustannie mnie męczyły. Gdy nadszedł czas opuszczenia domu dziecka, czułem się przerażony i samotny bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Pierwszy rozdział mojego dorosłego życia był zapisany tuż przed moimi oczami. Byłem gotów stawić czoła przeszłości, odnaleźć matkę i zrozumieć, dlaczego opuściła mnie w tak młodym wieku. Wiedziałem, że to nie będzie łatwe, ale moje serce tęskniło za odpowiedziami i chciałem zacząć nowy rozdział tej historii. Zanim matka opuściła mnie i zniknęła z mojego życia, jej życie było pełne trudności i ciężkich przejść. Była to kobieta, która musiała stawić czoła wielu wyzwaniom, zanim jej drogi i moje się rozeszły. Matka pochodziła z ubogiej rodziny, która borykała się z trudnościami finansowymi. Dorastała w atmosferze, w której brakowało stabilności i bezpieczeństwa. W młodym wieku musiała podjąć pracę, aby pomóc w utrzymaniu rodziny. Te pierwsze doświadczenia pracy były dla niej trudne, ale nauczyły ją być niezależną i twardo stąpającą po ziemi. Jednak życie nie oszczędzało jej dalszych trudności. W okresie dorastania matka znalazła się w toksycznych związkach i miała styczność z narkotykami. Te złe wybory i wpływy przyciągały ją coraz głębiej w mroczny świat uzależnień. Nieustannie próbowała leczyć swoje rany i tłumić swoje bóle, ale to tylko prowadziło ją na krętą ścieżkę samozniszczenia. Kiedy urodziłem się ja, była jeszcze młodą kobietą z wieloma niespełnionymi marzeniami i rozczarowaniami życiowymi. Mimo że próbowała być dla mnie dobrą matką, uzależnienia i problemy osobiste nie pozwoliły jej na zapewnienie mi stabilności i bezpieczeństwa. Matka zniknęła z mojego życia, gdy miałem zaledwie 3 lata, ale to była konsekwencja długotrwałego procesu, który ją zniszczył. Teraz, jako dorosły człowiek, rozumiałem, że moje pytania o przeszłość matki były częścią większej układanki, która wymagała odkrycia i zrozumienia. Wiedziałem, że musiałem odnaleźć ją, by zrozumieć, dlaczego tak się stało i być może pomóc jej w wyjściu z uzależnienia, jeśli jeszcze istniała taka możliwość. Opuszczenie domu dziecka po moim 18 urodzinowym dniu nie było łatwym przeżyciem. Wielu moich rówieśników dostawało od rodziców wsparcie, gdy przechodzili na tę nową życiową ścieżkę. Ja jednak nie miałem nikogo, kto by się mną interesował. To był moment, w którym musiałem nauczyć się stawiać czoła światu samodzielnie. Pierwsze miesiące po opuszczeniu domu dziecka były wyzwaniem. Miałem niewielkie oszczędności, które udało mi się zgromadzić, a także kilka znajomych, z którymi wynajmowałem niewielkie mieszkanie. Pracowałem dorywczo, aby opłacić rachunki, ale czułem się tak, jakbym balansował na krawędzi. Tęsknota za matką rosła we mnie z każdym dniem. Wiedziałem, że muszę spróbować ją odnaleźć. Wsparcie ze strony pracowników socjalnych, którzy opiekowali się mną w domu dziecka, okazało się nieocenione. Pomogli mi w odnalezieniu dokumentów z przeszłości, takich jak akt urodzenia i zdjęcia, które były mi potrzebne, by rozpocząć poszukiwania. W międzyczasie podjąłem też studia na lokalnym uniwersytecie. Byłem zdeterminowany, by zbudować lepszą przyszłość dla siebie.
Chociaż wiele razy byłem przekonywany, że to niemożliwe, nie ustępowałem. Moje marzenia o odnalezieniu matki i zrozumieniu jej wyborów były moją motywacją, która napędzała mnie do ciężkiej pracy. W międzyczasie zawsze pojawiały się pytania. Czy nadal jest żywa? Czy wciąż zmaga się z uzależnieniem? Czy miała jakąkolwiek świadomość, co się działo ze mną przez te lata? To były pytania, na które musiałem znaleźć odpowiedzi, by zrozumieć przeszłość i budować swoją przyszłość. Moje dni na uniwersytecie były pełne wyzwań i nowych doświadczeń. Z jednej strony skupiałem się na nauce, chłonąłem wiedzę i marzyłem o przyszłości, w której będę mógł wykorzystać zdobyte umiejętności. Z drugiej strony, życie dorosłe niesie ze sobą wiele obowiązków i wyzwań, z którymi nigdy wcześniej nie musiałem się zmagać. Aby opłacić czesne i utrzymać się, podjąłem pracę w kawiarni. To była praca dorywcza, ale starałem się wykonywać ją sumiennie. Praca pozwalała mi na utrzymanie się i zdobywanie niezbędnego doświadczenia życiowego. Jednak ciągłe uczęszczanie na zajęcia, praca i nauka wymagały ode mnie dużego wysiłku. Mimo ciężkiego harmonogramu, nie zapomniałem o moim celu, odnalezieniu matki. Całe moje życie było napędzane tęsknotą i potrzebą zrozumienia, dlaczego opuściła mnie jako dziecko. Często w wolnych chwilach przeglądałem internet, szukając jakichkolwiek informacji na jej temat. Byłem gotów skontaktować się z każdą dostępną organizacją, która mogłaby mi pomóc w poszukiwaniach. Moje przyjaźnie na uniwersytecie były ważnym elementem wsparcia. Ludzie, których poznałem, byli zrozumiali i wspierający, gdy dowiadywali się o mojej historii. Byli moją drugą rodziną i często pomagali mi w trudnych chwilach. Dzielili ze mną swoje radości i smutki, a ich wsparcie sprawiało, że czułem się silniejszy. Choć dążyłem do zdobycia wykształcenia i byłem zaangażowany w życie akademickie, nie mogłem oderwać myśli od matki. Wciąż wiedziałem, że muszę ją odnaleźć, by poznać jej historię i zrozumieć, dlaczego tak się stało. To była moja motywacja, która popychała mnie do działania i stawiania czoła wyzwaniom dorosłego życia. Lata mijały, a moje prace poszukiwawcze wciąż nie przynosiły rezultatów. Byłem zdesperowany i często zastanawiałem się, czy w ogóle mam szansę odnaleźć matkę. Wiedziałem jednak, że muszę nieustannie próbować, bo to była jedyna droga do zrozumienia przeszłości i budowania przyszłości. Pewnego dnia, jak zwykle, przeglądałem lokalną gazetę w poszukiwaniu jakiejkolwiek wskazówki. To była rutynowa czynność, która wiele razy zakończyła się zawodem. Tym razem jednak coś złapało moją uwagę. W jednym z artykułów poświęconych lokalnym wydarzeniom znalazłem zdjęcie kobiety, która wydawała się być w złym stanie. Jej twarz wydawała mi się znajoma, choć od lat nie widziałem matki. Serce mi zaśpiewało, a dreszcze przeszły po moim ciele. Zadumałem się nad zdjęciem przez chwilę, a potem przeczytałem opis. Kobieta na zdjęciu była opisana jako osoba, która była na skraju upadku z powodu uzależnienia od alkoholu. Moje serce zaczęło bić szybciej, a krew pulsowała w moich skroniach. Nie mogłem uwierzyć w to, co widziałem. Czy to naprawdę mogła być moja matka? Przez te lata jej obraz zatracił się w mojej pamięci, ale to zdjęcie wydało mi się zbyt bliskie temu, co opamiętałem. Moje emocje w tym momencie były trudne do opisania. To było jak ponowne odkrycie osoby, której dawno już nie znałem. Zdjęcie nie zawierało żadnych informacji kontaktowych, ale pod spodem była podana nazwa organizacji, która pomagała osobom uzależnionym od alkoholu. Wiedziałem, że muszę działać szybko. Skontaktowałem się z tą organizacją i poprosiłem o jakiekolwiek informacje, które mogłyby pomóc mi dowiedzieć się więcej o tej kobiecie. Było to początkiem nowego rozdziału mojego życia, który zapowiadał się emocjonująco, ale jednocześnie niosący ze sobą wiele trudności. Kiedy skontaktowałem się z organizacją pomagającą osobom uzależnionym od alkoholu, poczułem w sobie mieszankę niepokoju i nadziei. To była chwila, którą długo wyczekiwałem, ale też obawiałem się, co mogę dowiedzieć się o mojej matce. Być może to nie była ona, a ja wpadłem w pułapkę nadziei. Pracownicy organizacji byli wyjątkowo pomocni i empatyczni. Zrozumieli moje potrzeby i tęsknotę za matką. Po kilku dniach otrzymałem telefon od jednej z pracownic, która powiedziała mi, że faktycznie znaleziono kobietę, którą widziałem na zdjęciu.
Moja matka żyła i potrzebowała pomocy. Przyszłość wydawała się niesamowicie niepewna. Byłem emocjonalnie przygotowany na spotkanie z matką, ale wiedziałem, że musiałem być ostrożny i przygotowany na różne scenariusze. Po uzgodnieniach z pracownikami organizacji ustaliliśmy datę spotkania. Nadszedł ten moment, który czekałem lata. Stałem przed drzwiami placówki, w której przebywała moja matka. Serce biło mi jak młotem, a dłonie były spocone. Nie wiedziałem, jakie spotka mnie emocje, jak będzie wyglądać moja matka po tylu latach, ale wiedziałem, że to jest ten krok, którego nie mogłem uniknąć. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem ją po latach, nie mogłem uwierzyć, jak bardzo się zmieniła. Była ledwie cieniem kobiety, którą pamiętałem z dzieciństwa. Jej skóra była blada, a oczy pozbawione blasku. Wyglądała na wykończoną i zniszczoną przez życie. Czułem, że jestem obcy wobec tej osoby, choć w głębi duszy wiedziałem, że to jest moja matka. Kim jesteś? Zapytała, jej głos drżał. Jestem twoim synem, odpowiedziałem, łzy napływając mi do oczu. To była chwila, na którą czekałem całe swoje życie. Ale to było także dopiero początek naszej drogi ku nawzajem zrozumianej przeszłości i, być może, lepszej przyszłości. Spotkanie z moją matką było przełomowym momentem w moim życiu, ale także jednym z najbardziej trudnych emocjonalnie wyzwań, jakie kiedykolwiek musiałem stawić. Stan jej zdrowia i wygląd były szokujące. W przeciwieństwie do moich wspomnień z dzieciństwa, kiedy była dla mnie uosobieniem opiekuńczej matki, teraz wydawała się być skruszoną i wyniszczoną osobą. Jej pierwsze pytanie, kim jesteś, zadziałało na mnie jak bumerang. Nie byłem pewien, jak odpowiedzieć na to pytanie. Czy powinienem od razu wyjawić swoją tożsamość jako syn? Czy nie była zbyt zdezorientowana i osłabiona, aby to przyjąć? W końcu powiedziałem, jestem twoim synem. Przyszedłem, by ci pomóc. Moje słowa wywołały falę emocji na jej twarzy. Spojrzała na mnie ze łzami w oczach, a w jej spojrzeniu można było dostrzec mieszankę bólu, zdziwienia i wstydu. Przez kolejne dni spędzone razem, przekazała mi swoją historię. Opowiedziała o trudnych chwilach, które ją spotkały po moim odejściu. Walka z uzależnieniem od alkoholu okazała się być znacznie bardziej morderczą, niż mogłem sobie wyobrazić. Powiedziała mi o próbach, które podejmowała, by się wyleczyć, ale każda z nich kończyła się niepowodzeniem. To była trudna rozmowa, ale musiałem zrozumieć, co ją doprowadziło do tego punktu. Dowiedziałem się o jej własnych traumach i bólu, który niosła w sercu. Byłem przerażony tym, co usłyszałem, ale też wiedziałem, że muszę być jej oparciem i wsparciem w jej walce z nałogiem. W miarę jak dni i tygodnie mijały, zaczęła poddawać się terapii i odwadze. To było bolesne świadectwo jej walki, ale też nadziei na lepszą przyszłość. Byłem przy niej na każdym etapie, trzymając ją za rękę w trudnych chwilach i wspierając w jej wysiłkach, by wrócić do zdrowia. Nasza relacja była trudna, ale również pełna miłości i pragnienia naprawienia błędów z przeszłości. To spotkanie dało nam obu szansę na zrozumienie i przebaczenie, a także szansę na nowy początek. Nasze pierwsze spotkanie było tylko początkiem długiej i trudnej drogi naprawy. Matka potrzebowała wsparcia, by pokonać swoje uzależnienie od alkoholu, a ja byłem gotów jej je zapewnić. Po tym jak ją odnalazłem, zaprowadziłem ją do mojego mieszkania, gdzie mogła znaleźć schronienie. Pierwsze dni były wyjątkowo trudne. Matka doświadczała silnych objawów odstawienia, a jej emocje były niespójne i trudne do przewidzenia. Byłem przygotowany na to, że droga do zdrowia będzie trudna, ale nie byłem gotów na to, jak bardzo. Niezależnie od trudności, nie mogłem jej zostawić samą sobie. To była moja matka, a ja czułem się zobowiązany pomóc jej przejść przez ten proces. Szukaliśmy pomocy u specjalistów i zaczęliśmy terapię, które miały jej pomóc zmierzyć się z uzależnieniem i jej przeszłością. Były dni, kiedy dochodziło do konfliktów i kłótni. Matka niejednokrotnie próbowała wrócić do swoich starych nawyków, ale nie mógłbym pozwolić, by to się stało. Często czułem, że jestem wciąż tym dzieckiem, które próbuje zrozumieć decyzję matki, ale teraz byłem dorosły i musiałem stać się jej oparciem. Z każdym dniem zyskiwaliśmy więcej pewności siebie w naszej relacji. Rozmawialiśmy o naszych uczuciach, strachach i nadziejach.
To była bolesna terapia, ale konieczna, by naprawić to, co zostało zniszczone w naszym związku. Pomimo trudności, uważałem, że to była właściwa decyzja. Matka była teraz częścią mojego życia, a ja jej życiem. Byliśmy sobie nawzajem wsparciem i mimo, że wiedziałem, że nie jest to droga prostą, byłem gotów iść nią razem z nią. Nasza droga ku naprawie i zrozumieniu trwała miesiące. To było wyzwanie nie tylko dla matki, ale także dla mnie. W miarę jak poznawaliśmy swoje historie i przeżycia, zaczęliśmy rozumieć, dlaczego pewne decyzje zostały podjęte w przeszłości. Matka opowiedziała mi o swoich własnych traumach i bólach, które nosiła przez lata. To nie była próba usprawiedliwienia swojego zachowania, ale raczej próba zrozumienia, co ją do tego doprowadziło. Wraz z nią odkrywałem, że narkotyki i alkohol były dla niej próbą ucieczki od własnych problemów i bólu. Jednak równie ważne było to, że zaczęliśmy nawzajem przebaczać. To nie było łatwe, ale było to niezbędne, byśmy mogli iść naprzód. Przebaczenie to akt wyjątkowej siły i odwagi. Dla mnie to oznaczało, że jestem gotów odpuścić matce za to, że opuściła mnie, a dla niej to było wyrażenie skruchy za swoje błędy. W miarę jak nasza więź stawała się silniejsza, zaczęliśmy razem działać, by zbudować naszą przyszłość. Razem uczestniczyliśmy w terapii rodzinnej i wsparciu grupowym. To pomagało nam zrozumieć, jak funkcjonować jako rodzina po latach rozłąki. Również ja musiałem się zmierzyć z własnymi demonami przeszłości. Tęsknota za matką i ból opuszczenia były wciąż obecne, ale teraz mogłem pracować nad tymi emocjami razem z nią. To było procesem uzdrawiania nie tylko dla niej, ale także dla mnie. Po wielu miesiącach trudu i pracy nad sobą, nasza relacja zaczęła nabierać nowego kształtu. Matka była trzeźwa i zdrowsza, a ja czułem, że jestem na właściwej drodze, by zrozumieć swoją przeszłość i budować lepszą przyszłość. Razem podjęliśmy decyzję o tym, że chcemy dać sobie szansę na nowy początek. To nie było łatwe, ale było to coś, na co oboje czekaliśmy przez lata. Wynajęliśmy małe mieszkanie i razem zaczęliśmy budować nowe życie. Moje studia na uniwersytecie nadal były ważną częścią mojego życia. Teraz jednak miałem wsparcie matki, która była dumna z moich osiągnięć i wspierała moje cele. Była także obecna na ważnych momentach mojego życia, o których nie miała okazji dowiedzieć się wcześniej. W miarę jak czas płynął, zaczęliśmy odnajdywać radość i spokój w naszej nowej rzeczywistości. To było jak drugie szanse dla nas obojga i choć wiedzieliśmy, że przeszłość nie zniknie, to byliśmy gotowi ją zaakceptować i iść naprzód. Nasza historia była dowodem na to, że czasem można naprawić to, co jest złamane i że miłość i wyrozumiałość mogą pokonać największe trudności. Była to historia o odnalezieniu i naprawieniu relacji matki i syna, która pokazywała, że czasem nawet najtrudniejsze rozstania mogą mieć szczęśliwe zakończenie. Nasza wspólna podróż ku lepszej przyszłości była pełna wyzwań, ale także niezwykłych chwil. Matka nadal stawiała czoło swojemu uzależnieniu, ale teraz miała wsparcie i motywację, by pozostać trzeźwa. Razem uczestniczyliśmy w terapiach grupowych i indywidualnych, by zrozumieć przyczyny jej nałogu i uczyć się radzić sobie z emocjami w zdrowszy sposób. Nasz związek ewoluował z czasem. Zaczęliśmy budować nowe wspomnienia razem, niezwiązane już z przeszłością, ale oparte na naszej obecności i miłości. Byliśmy dla siebie oparciem i wsparciem, co sprawiało, że czuliśmy się mniej samotni w tym trudnym procesie. Po latach rozłąki, po raz pierwszy mogłem naprawdę poznać swoją matkę. Dowiedziałem się o jej zainteresowaniach, marzeniach i pasjach. Wspólnie odkrywaliśmy nowe rzeczy i przeżywaliśmy chwile radości. Było to jak odkrywanie kobiety, która była mi tak bliska, a jednak tak długo była obca. Matka także odnawiała relacje z rodziną, która wciąż była jej bliska mimo lat rozłąki. Wspólnie odwiedzaliśmy krewnych, którzy z radością witani byli naszym pojednaniem. To było dla nas obu ważne, byśmy mogli zintegrować się z rodziną i odbudować utracone więzi. Nasza historia to opowieść o odnalezieniu, przebaczeniu i budowaniu nowej przyszłości. Była to podróż pełna wyzwań i trudności, ale także radości i wzajemnego wsparcia. Odnalezienie matki, która mnie opuściła, i pomaganie jej w pokonaniu uzależnienia od alkoholu były dla mnie najważniejszymi krokami w moim życiu.
Nasza relacja była dowodem na to, że czasem można naprawić to, co zostało zniszczone, i że miłość i wyrozumiałość mogą pokonać największe trudności. To była historia o drugiej szansie i nadziei, która obudziła się w nas obu po wielu latach rozłąki. Nie było to łatwe, ale było to niezbędne. Dla nas obojga to była szansa na naprawienie błędów przeszłości i zbudowanie zdrowszej przyszłości. Byliśmy razem, gotowi iść naprzód, razem stawiać czoła przyszłym wyzwaniom i wspólnie cieszyć się chwilami szczęścia. Ta historia pokazuje, że zrozumienie i przebaczenie mogą być kluczem do uzdrowienia nawet najbardziej zranionych relacji. To także przypomnienie, że nigdy nie jest za późno, by naprawić to, co jest złamane, i że miłość rodzinna może przetrwać największe próby czasu.